Panie prezesie, panie prezydencie, szanowni kupcy i wszyscy uczestnicy dzisiejszej znakomitej uroczystości 600 lat krakowskiej kongregacji kupieckiej, która już jest marką, znakomitą marką, marką, na którą przez 6 wieków pracowali wasi poprzednicy, a wy jesteście teraz dumnymi spadkobiercami tej pięknej kupieckiej tradycji. Gratuluję serdecznie i życzę dalszych sukcesów w rozwijaniu tej znakomitej instytucji, marki krakowskiej kongregacji kupieckiej, bo to symbol, symbol Krakowa i myślę już nie mniej rozpoznawalny jak Wzgórze Wawelskie, jak Kopiec Kościuszki, jak Kościół Mariacki. To jest symbol Krakowa, który znakomicie promuje Kraków, nie tylko w Polsce, ale poza granicami naszego pięknego kraju i znakomicie promuje mieszkańców Krakowa. Za to również serdecznie dziękuję panie prezesie i państwu dziękuję za to, że dokładacie tylu starań i wszelkiej możliwej formy angażowania się w to, aby ta marka była dalej umacniana i budowana. Mam nadzieję, że będzie się rozwijała znakomicie i życzę kolejnych znakomitych rocznic. Szanowni państwo, dlaczego to było możliwe 600 lat? Dzisiaj świętujecie. To było możliwe chyba dlatego, bo jesteście ludźmi przedsiębiorczymi z inicjatywą, ludźmi, którzy są pragmatyczni, niezwykle racjonalni, ale też dzięki temu, że jesteście tak bardzo blisko swoich kontrahentów, partnerów w biznesie, w przedsiębiorczości, że jesteście bardzo blisko swoich klientów. Potraficie niezwykle szybko reagować na ich oczekiwania, ich potrzeby, ale też i na potrzeby rynku, nawet w tych trudnych warunkach gospodarczych i ekonomicznych. To jest niełatwe, ale to jest potrzebne do tego, aby osiągać sukces. Szanowni państwo, życzę wam kolejnych rocznic, ale pozwólcie, że dzisiaj przy tej uroczystości chciałabym szczególne słowa skierować do prezesa krakowskiej kongregacji kupieckiej, do pana Wiesława Jobka. Panie prezesie, ja panu szczególnie serdecznie dziękuję za pana niezwykłą aktywność, ale też i za ludzką wrażliwość, za pana zaangażowanie w te wszystkie akcje charytatywne, te, które promują kulturę, te, które wspierają ludzi, którzy jej potrzebują, pomocy. Potrzebują pomocy i nie z własnej winy, nie z własnej przyczyny znaleźli się często w gorszej sytuacji, a pan jest zawsze wśród nich i dla nich i ma wyciągniętą pomocną dłoń. Za tę wrażliwość, za pomoc pięknie panu dziękuję. Jestem przekonana, gdyby więcej było takich znakomitych ludzi jak pan Wiesław Jobek, mniej by było ubóstwa, mniej by było społecznego wykluczenia i świat byłby po prostu trochę lepszy. Pięknie panu dziękuję i składam najwyższe słowa uznania za pana wrażliwość i za pana aktywność. Szanowni państwo, pozwólcie, że skorzystam z tej dla mnie niebywałej okoliczności, jaką jest spotkanie z państwem dzisiaj, w dniu waszego święta. I bardzo proszę, przyjmijcie życzenia na święta. Niech to będą święta najlepsze, spędzone w gronie rodzin, w gronie przyjaciół, niespiesznie spędzone w tym zwariowanym świecie tak szybko zmieniającej się rzeczywistości wokół nas. Niech nikogo z waszych bliskich przy wigilijnym stole nie zabraknie. A na nowy 2011 rok życzę państwu pięknych marzeń, życzę państwu odważnych planów. Życzę też radości i satysfakcji, poczucia spełnienia z ich realizowania. Wszystkiego dobrego i dziękuję uprzejmie za zaproszenie.